Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Szanowni Państwo, pod koniec ubiegłego roku został zorganizowany przetarg przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa na usługę przesyłania listów prokuratury oraz listów sądowych do zainteresowanych osób. Przetarg wygrała Polska Grupa Pocztowa, która zaoferowała najniższą cenę. Jak się okazuje, ta najniższa cena niekoniecznie musi być dobrym kryterium przetargowym, bowiem do Solidarnej Polski zgłaszają się liczne osoby podnoszące to, że przesyłek pocztowych nie otrzymały. W dniu wczorajszym zgłosił się do nas mieszkaniec Poznania, pan Szymon Englert, który w dniu dzisiejszym przyjechał wraz z przesyłkami, które odnalazł. Ale o tym może opowie sam pan Szymon. Proszę bardzo. Około 100 metrów od mojego domu, przed budynkiem przy ulicy Kosaka 1 w Poznaniu, na żywopłocie na wysokości około 1 metra zobaczyłem jakieś białe rzeczy. Popatrzałem dokładnie, patrzę, Sąd Rejonowy Poznań, Grunwald i Jeżyce, Prokuratura Rejonowa Poznań, Grunwald. Od razu to wziąłem, zmieniłem moje plany, udałem się do Sądu Rejonowego Poznań, Grunwald. Biuro podawcze spisało te listy, które mam. Obiecałem, że do prokuratury apelacyjnej w Poznaniu to doręczę. Jednak w wyniku naszej rozmowy telefonicznej i zaproszenia pana posła tutaj do Sejmu przywiozłem te listy dzisiaj, żeby panu posłowi przekazać te listy celem podjęcia czynności. Te listy zostały nadane 14 stycznia. Według opisu 17, czyli w piątek, zostały przez listonosza rozprowadzone. Ja je spotkałem w poniedziałek o godzinie 14:20. Co one robiły od piątku do poniedziałku przez 4 dni, nie mam żadnego pojęcia. Jak Państwo widzicie, na tych listach jest zdjęta jedna nalepka, która jest na ZPO przyklejona i to znaczy, że przez te dni żaden listowy nie złożył awiza w skrzynce pocztowej do adresatów. Są różni adresaci. I w związku z tym jest wyrok, jest postępowanie karne, sądowe, rodzinne, są różne rzeczy. Ja ze względu na moją sprawę osobistą oczekuję również listów z sądu i prokuratury w sprawie mojego syna Andrzeja Tubackiego i nie mam tych listów w tym roku. Być może gdzieś indziej w innych krzakach leżą moje listy. Ja tu przynoszę cudze, żeby ktoś je miał w końcu doręczone. I zwracam się z prośbą do parlamentu, żeby ta sprawa funkcjonowała, bo informacja, którą posiadam, to jest to, że kancelarie adwokackie nie otrzymują korespondencji. Ja też. To nie jest państwo prawne w tym momencie. Panie pośle. Ja chciałbym dodać, szanowni państwo, że list, który jest awizowany i nieodebrany w terminie, jest uznany za list doręczony. Także wiele osób, czy też instytucji może uważać taką przesyłkę za dostarczoną i tym samym mogą być przegrane procesy cywilne, mogą być również poniesione przez pewne osoby konsekwencje karne i to oczywiście wyrażamy jak największe zaniepokojenie tą sytuacją. Wobec czego? Szanowni Państwo, Solidarna Polska zgłasza oczywiście do prokuratury to zdarzenie. Chcemy, aby zostały wyjaśnione, w jaki sposób listy, które znalazł pan Szymon Englert, znalazły się w krzakach. Chcemy również dowiedzieć się, czy faktycznie zabezpieczona jest ilość odpowiednich placówek i czy to są faktycznie odpowiednie placówki do pozostawiania listów awizowanych. Wiemy, że wśród placówek znajdują się różnego rodzaju sklepy, kioski. Między innymi jedna z fundacji podniosła, że też sklep rybny, który absolutnie może nie być przystosowany do pozostawiania i zabezpieczania przesyłek. To są poważne przesyłki sądowe, prokuratorskie i powinien tryb pozostawiania, przechowywania czy przekazywania tej korespondencji powinien być jasno ustalony. Pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenia. Te
przesyłki muszą być zabezpieczane, bo tak jak powiedziałem, grozi z tego tytułu grożą poważne konsekwencje prawne. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy faktycznie taka ilość placówek, jak była deklarowana, jest uruchomiona, czy te placówki są przystosowane, czy pracownicy są przeszkoleni, czy wszelkie procedury są właściwie przygotowane. I wobec tego wnosimy o zwołanie Komisji Sprawiedliwości, która powinna zająć się tą sprawą w trybie pilnym i przekazać posłom odpowiednie informacje, tak byśmy mieli pewność, że wszystko w tym zakresie jest przeprowadzone zgodnie z prawem i wszystkie procedury są właściwie dochowane, a incydent, który miał tu miejsce, jest wyjątkiem, a nie regułą w tej sytuacji. Miejmy nadzieję. Miejmy taką nadzieję. Oczywiście ta sprawa musi być przez prokuraturę zbadana. Dziękuję bardzo. Panie pośle, ja wręczam panu teraz te listy z celem odpowiedniej procedury dokonania, żeby one trafiły do adresata i żeby organa ścigania rozważyły, co się zdarzyło, że ja je znalazłem. Przepraszam, my na pewno ich nie dostarczymy do adresata, ale dostarczymy je do prokuratora generalnego z zapytaniem, jak to się stało, że te listy znalazły się w krzakach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.